kaflu. Jeszcze nie zdążyłam zmyć makijażu, ale jutro o 7 rano wyjeżdżamy w góry na spektakl w stylu Gatsby. No i teraz zamiast iść spać, to ja jeszcze po spektaklu w jakichś dziwnych cekinach z igłą i z nitką przyszywam i dopasowuję swoje kostiumy, ponieważ zawsze wszystko jest dla mnie za duże. I akurat to nie jest mój kostium i muszę go zmniejszyć. Także tyle. To ja Wam mówię dobranoc, bo nie powiedziałam jeszcze dzień dobry, ale to w moim stylu. Więc wszystkiego dobrego. Pa, ja idę szyć. A Ty co robisz o 1 w nocy? Czuję się, jakbym zeszła przed chwilą ze sceny i w sumie tak jest, bo dopiero skończyłam spektakl, spałam kilka godzin, pobudka wczesna i do autokaru. Jedziemy teraz do Krynicy Zdrój na nasz spektakl. Zobaczymy, jak będzie. Zyta, gdzie jesteśmy? Dojechaliśmy? W Krynicy Zdrój. Bardzo ładnie. Piotr, gdzie jesteśmy? W pijalni. Wódki? Wódki? Jak się nazywa ta woda? Pijalnia Kryniczanki. Co patrz, no, właśnie. Cześć! Tu jest Asia, buciki zakłada. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz. Zyta się rozciąga, no nie każdy jest elastyczny. Dziewczyny się malują. Jak lepiej? Jak lepiej? Tapowa czy tapowa? Ja bym wyszła tak po prostu. O tak o. O tak o. Tak. Monia kręci loka. Loka, loka. Idziemy zobaczyć, co u chłopców. Cześć. Cześć. Jak się szykujecie? A tak. Aha, czyli tutaj spokój. Tutaj w Łodziu. Solisz włosy? Solisz włosy? Pieprze. Ogólnie? Ogólnie. Piureczko. Najlepsze są takie. Może chcesz perełki zawinąć? Piotr, gdzie jesteśmy? Ale już za kulisami jesteśmy. Zaraz zaczynamy, tak? Więc... Tancerze jedzą.
najedzeni, wypoczęci. Aneczka, najadłaś się? Bardzo. Bardzo. Mam bardzo dużo sera. Asiu, zaprezentujesz najdłuższą nogę świata? Nie wiem, czy to na świat. Do sufitu. Tak jest. A teraz, oczywiście Włodek chciał zaprezentować. I idziemy dalej, drugą część robić. Teachers, let me tell you, there are a lot of features of the dance that carry you through the gates of heaven. It's madness to be always sitting around in sadness when you could.